wieloma z Państwa widziałam się już tyle razy, bo czasem odbieracie swoje wnuczęta z tego przedszkola, czasem goszczę Państwa tylko na takich uroczystościach wyjątkowych jak ta dzisiejsza. I przykro mi bardzo, ale Wasze dzieci już za chwileczkę, już za momencik pójdą w świat daleki. I wiem jedno, takich przedstawień jak w naszej bajce już nie doświadczą. I zazdroszczę Wam ogromnie, mówiłam to w tym roku, jakoś mnie tak sentymentalnie na starość przyciska, że proszę Państwa, moje wnuki, kilkunastoletnie, przysyłają mi piękne życzenia SMS-em. Czasem polecą do babci go z jakimiś życzeniami, ale ja ich już tutaj nie widzę. Nie starają się, żeby sprawić mi taką przyjemność, jak to za chwileczkę uczynią Wasze wnuki. Przygotowywały się do tego dzielnie, starannie, naprawdę z pieczołowistością ogromną. I dlatego za chwileczkę dostaniecie od nich wyjątkowy prezent. Przedstawienie pod tytułem Piękna Bestia. I niech to będą dla Was ich ukłony i życzenia. A ja w imieniu wszystkich pracowników naszej bajki i swoim własnym życzę Państwu wszystkiego, co w życiu najlepsze. Radości, miłości, zdrowia i powtarzam to zawsze, czasu. Czasu dla siebie i czasu z wnukami. Tego Państwu serdecznie życzę. Dziękuję. Dość bogaty. Miał dom z dużym ogrodem i trzy córki, śliczne i młode. Każda się świetnie prezentowała, lecz najmłodsza wprost zachwycała. Twarzyczkę miała jak malowaną, pewnie dlatego piękną ją zwano. Córki me śliczne jak szpanki róży, muszę cię z jakiejś spędzić w podróży. Będę na pewno bardzo jęty, lecz chciałem kupić dla Was prezenty. Bym się za bardzo nad tym nie wiedział, proszę Was o podpowiedzi. Nic mi nie trzeba, ojczulku, wcale, lecz chętnie włożę nowe korale. Czy mi je kupisz, tatusiu drogi? Tak, drogie dziecko. A co mam Tobie przynieść, córeczko? Nic mi nie trzeba, daję Ci słowo. Wróć tylko szybko, cało i zdrowo. No powiedz piękna, czego byś chciała? Radość mi sprawi różyczka mała. Jeśli to nie jest kłopot dla taty, choć jedną różę, tak kocham kwiaty. W naszym ogrodzie róż jest bez liku. Wiem, ukochane moje siostrzyczki, lecz nie widziałam tam białej różyczki. Tylko o kwiatku i czulku marzę. Wiem ci, córeczko, białym kwiatem obdarzę. Śliczna róża, powiedz mi, jak z jakich
podróży spędził prawie pół roku, a gdy załatwił swe interesy, wreszcie powrotem zaczął się cieszyć szeroko. Ojciec kwiatu szukał bez skutku. Zaglądał chyba do 100 ogródków. Marzył, że znajdzie podróżny stragan, ale nagle zerwał się straszny huragan. Burza szalała i w pewnej chwili nieszczęsny kupiec drogę pomylił. Noc była późna, gdy ujrzał bramę, a za nią ogród i piękny zamek. Najadł się, napił kupiec do woli, a potem na łoże wielkie w gramoli. A wkrótce zasnął, twardo jak kamień, chrapał, aż nadszedł słoneczny ranek. A gdy rankiem już się obudził, stół pełen pyszności, jakby czekał na ludzi. To znowu jest zestawiony. Wprawdzie nie byłem tu zaproszony, ale ktoś dba o mnie wręcz doskonale. Zjem więc posiłek i ruszam dalej. Idąc przez ogród w kierunku bramy, kupiec natrafił na krzew różany. Krzew ten miał kwiaty w kolorze mleka, zerwał więc róże chwili niezwykle. Tylko dlatego, że moja córka, dobra i miła, właśnie o takim marzyła. Za kwiat zapłacę i to sowicie. A to się zgadza! Zapłacisz swym życiem! Chyba, że swą córkę do mnie przyślesz. Może okażesz, bo mam zapomnieć. Do domu wrócił, swą opowieścią córki zasmucił, lecz piękna rzekła do swego taty. Ktoś, kto hoduje tak piękne kwiaty, choćby był brzydki, zły być nie może. Nie martw się, tatko, mogło być gorzej. Szanowny panie, oto przybyłam na twe wyzwanie. Przyjmij na szczersze me przeprosiny i kwiat zerwany z mojej przyczyny. Róża zatrzymaj, dał ci ją tata. Dzięki niemu będziesz przez lata. Na towarzystwo moje wskazane, może nie będziesz rozczarowana. Bestia, choć brzydki, był sympatyczny. Nawet okazał się romantyczny. Zwłaszcza wieczorem, w blasku księżyca, gdy się urodą pięknej zachwycał. Stwór miał naprawdę świetne maniery. Co dzień dziewczynę brał na spacery.
czytał jej wiersze, piosenki śpiewał. Któż bestię o tobie podejrzewał? Piękny ogrom jego polubiła, lecz za rodziną bardzo tęskniła. Bywa rzeczywiście żalem, lecz ostatnio silni się stale, że tata przed domem smutny siedzi, tak bardzo chciałby go odwiedzić. Jeśli się zgodzę, nie wrócisz więcej. Wrócę za tydzień, słowem ci ręczę. Na siłę trzymać się tu nie mogę, załóż ten pierścień, skróci ci drogę. Tylko kochana, pamiętaj o tym, że tu umierać będę z tęsknoty. Piękna na palec pierścień włożyła i już po chwili w domu skąd była. Wszyscy cieszyli się niesłychanie. Czy już na to przed nami zostaniesz, bo to bardzo martwi się o ciebie. Dobrze mi z wami jak w siódmym niebie. Jednak za tydzień muszę tam wrócić, ale nie pora dziś się tym smucić. Tydzień jak jedna chwila przeminął. Czas się dziewczynie żegnać z rodziną. Lecz piękna ciągle z powrotem zwleka. Cieszy się domem, a czas ucieka. Jak miło w domu budzić se ciocię, siedzieć na książką w swoim ogrodzie. Pośród kartek wypadła róża, cienka jak papier, biała, nieduża, a serce pięknej mocno zabiło, czyżby za szpetną bestię tęskniła. Ja za tobą też umierałam z tęsknoty. Kochany, jesteś taki uroczy. Wróciłaś piękna, a co za szczęście. Twa miłość zdjęła ze mnie zaklęcie. Wiem, jesteś księciem, zawsze im byłeś. Na szczęście w środku się nie zmieniłeś.
historii bieg. Stary jest jak świat. Obce dusze dwie. Jak tutaj jesteśmy przy szkole w języku.
językowo-artystycznym, to zaproście dziadków do piosenki angielskiej. Dobra? No to już lećcie. Po babcie i po dziadku. Zobaczymy, czy dziadkowie znają części ciała. Thank you.
miałam z was zbesztać za pokazywanie języka. Mogę, bo to przedstawienie było tak piękne, tak romantyczne i wzruszające, że muszę wam dziś darować. Prawda? Tak. Należą wam się o.